Wielkim problemem tego świata jest to, że głupcy i fanatycy są zawsze pewni siebie, a mądrzy pełni wątpliwości. W temacie tym warto przyjrzeć się esejowi Pięć praw ludzkiej głupoty, napisanemu w 1976 roku przez włoskiego historyka ekonomii Carlo M. Cipolle, który wysunął interesującą definicję głupoty i teorię tego zjawiska, wedle której ludzie głupi są najbardziej niebezpiecznymi ludźmi na świecie. Na wstępie zaznaczmy, że omawiany esej został napisany w formie niemal satyrycznej i nie należy odbierać go nazbyt dosłownie. Przedstawiona teoria ewidentnie ma pewne braki, jednak mimo to warto się z nią zapoznać, gdyż prowokuje do krytycznego spojrzenia na to, jak funkcjonują ludzie w społeczeństwie. Zaczniemy od trzeciego prawa, gdyż tutaj badacz podaje swoją definicję samej głupoty. Osoba głupia to taka, która szkodzi innym, nie czerpiąc z tego korzyści, a może nawet zadając sobie straty. Aby to zobrazować, przedstawmy podział ludzi na cztery podstawowe grupy, jakie Cipolla zaproponował. Ludzi mądrych, a więc takich, których działania przynoszą korzyści zarówno im samym, jak i ich otoczeniu. Ludzi bezbronnych lub naiwnych, którzy pracują na korzyść ludzi dookoła, ale bez korzyści dla siebie, innymi słowy, dają się wykorzystywać. Bandytów, a więc tych, którzy działają jedynie na korzyść samych siebie, często żerując na innych i generując im różnorakie straty, zarówno materialne, jak i duchowe, oraz ludzi głupich, którzy szkodzą innym, nie osiągając przy tym korzyści dla siebie, bądź nawet sobie szkodząc. Podział ten wyjaśnia też, czemu autor uważa ludzi głupich za tak wielkie zagrożenie. Zgodnie z logiką wspomnianego wykresu, bandyci są skoncentrowani na maksymalizacji własnej korzyści, to też będą mieli określone cele i motywacje, na podstawie których możliwe jest przewidywanie ich zachowań i przez to przeciwdziałanie im. Ludzie głupi natomiast wyróżniają się nieprzewidywalnością, a pozostałym trzem grupom niezwykle trudno zrozumieć, dlaczego coś robią oraz przewidzieć, kiedy podejmą kolejne destruktywne działania. Przykładem takiego czynu może być historia z początku XIX wieku, kiedy to niejaki Abraham Prescott zabił na polu swoją przybraną matkę. Co jednak skonsternowało przybyłych na miejsce zbrodni funkcjonariuszy, to brak wyraźnego motywu. Sąsiedzi utrzymywali, że dwójka żyła w dobrych stosunkach przez wiele lat. Ponadto wspomniany morderca niemal natychmiast przyznał się do popełnienia zbrodni swojemu ojcu, a jedyny powód tego, co zrobił, który potrafił przytoczyć, to to, że chwycił go nagły ból zęba. Zdaniem Cipolli, głupota powinna budzić w nas większy strach niż zorganizowana przestępczość czy chciwe korporacje, gdyż te, w przeciwieństwie do ludzi głupich, działają wedle pewnych wytycznych, które można przewidywać, co umożliwia efektywne przeciwdziałanie im. Wracając do pierwszych dwóch praw do głupoty, brzmią one: prawdopodobieństwo, że konkretna osoba jest głupia, jest niezależne od innych cech osobowych tej osoby, oraz zawsze i nieuchronnie wszyscy niedoszacowują liczbę ludzi głupich w społeczeństwie. Innymi słowy, głupota to cecha, która dotyczy każdej grupy w danej populacji. Możemy znaleźć ludzi głupich zarówno wśród profesorów i milionerów, jak i wśród osób niewykształconych lub z nizin społecznych. W każdej z tych grup znajdziemy ludzi szkodzących swojemu otoczeniu bez wyraźnych korzyści dla samych siebie. Jak wyjaśnia autor, oceniając to, czy ktoś jest głupi czy mądry, często padamy ofiarą efektu pierwszego wrażenia, pod wpływem którego błędnie zakładamy, że ludzie wiedzą, co robią, bo mają majątek bądź status społeczny. Doskonałym przykładem jest tutaj sfera polityki, która nie tylko z założenia powinna koncentrować ludzi umiejętnych, ale i bez wątpienia jest środowiskiem ludzi, którzy coś w życiu osiągnęli, choćby umiejętnie stworzyli sieć swoich kontaktów i potrafili skutecznie zareklamować swój wizerunek. I mówiąc tutaj o głupocie, chodzi nie tylko o wpadki, w których politycy ośmieszają powagę państwa polskiego, jednocześnie szkodząc samym sobie, jak w przypadku wypowiedzi o nieistniejącym San Escobar ministra Waszczykowskiego czy Ryszarda Petru mówiącego o święcie sześciu króli, ale głównie o podejmowanie decyzji i wdrażanie rozwiązań ostatecznie szkodliwych społecznie, które jednak wcale nie przynoszą im doraźnych korzyści czy wzrostu poparcia, a często wręcz odwrotnie. Możemy rzeczywiście nie zdawać sobie sprawy, jak wiele osób decyzyjnych w polityce, w zarządach korporacji czy w świecie akademickim na co dzień angażuje się w działania, które ostatecznie komuś zaszkodzą, a ich sprawcy niewiele albo nic na tym nie zyskają. Kolejne prawo brzmi: ludzie niegłupi nie doceniają szkodliwości ludzi głupich. W szczególności ludzie niegłupi bez przerwy zapominają, że we wszystkich miejscach i czasach oraz w każdych okolicznościach zadawanie się lub wiązanie z ludźmi głupimi zawsze obraca się w kosztowny błąd.
Oznacza to, że ludzie mądrzy lub będący u steru często pragną wykorzystać ludzi głupich do swoich celów, licząc na to, że będą mogli nimi bez problemu sterować. Jednak często nie doceniają nieprzewidywalności ludzi głupich, którzy nie zawahają się nawet zaszkodzić samym sobie. Przykładem takiej sytuacji może być próba wykorzystania reżimu białoruskiego przez Putina podczas inwazji na Ukrainę. Mimo iż Rosjanie zyskali w ten sposób możliwość zaatakowania kraju od północy i mogli liczyć na logistyczne wsparcie sił białoruskich, to ich zdolność do kontroli nad Aleksandrem Łukaszenką okazała się dalece przeszacowana, gdy w pierwszych dniach wojny przywódca Białorusi na nagrywanym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa zaczął omawiać plany operacyjne inwazji wraz z kierunkiem ataku sił rosyjskich z terenu Białorusi i zaznaczonymi na mapie celami ataków rakietowych. Dzięki czemu być może Ukraina była bardziej świadoma planów przeciwnika. I wreszcie docieramy do ostatniego spraw, które brzmi: osoba głupia jest najgroźniejszym typem osoby. Lub alternatywnie, osoba głupia jest groźniejsza od bandyty. Jak zostało to wyjaśnione, wynika to z faktu, że osoby głupie działają bez skutecznego planu i są gotowe same ponosić koszty swoich destruktywnych działań. Zdaniem Cipolli, społeczeństwa, które zmierzają ku autodestrukcji, często cechują się porównywalną liczbą osób mądrych i głupich w każdej grupie społecznej, co sprawia, że oddzielenie jednych od drugich wśród intelektualistów, polityków czy przedstawicieli kultury staje się niemożliwe. W wyniku tego społeczność częściej podejmuje decyzje, które prowadzą do strat dla wszystkich. O ile bandyta prowadzi grę o sumie zerowej, a więc niejako kompensuje czyjąś stratę swoim własnym zyskiem, o tyle osoba głupia może na przykład marnotrawić odebrane komuś bogactwo, co w efekcie prowadzi do zubożenia ogółu. Przykładem takiego działania może być budowa słynnego kanału Dunaj-Morze Czarne w Rumunii. Projekt miał powstać już pod koniec XIX wieku, jednak przez liczne zawirowania historyczne był wielokrotnie przekładany, aż do roku 1949, gdy zainicjowała go Komunistyczna Partia Rumunii. Przez wzgląd na fatalną sytuację gospodarczą kraju oraz wysoką umieralność pracujących przy jego budowie więźniów, pracę przerwano w 1953, jednak mimo to 20 lat później swym dekretem budowę wznowił ówczesny dyktator Rumunii Nicolae Ceaușescu. Przez wzgląd na fatalne planowanie pracę ukończono ostatecznie dopiero w 1987, a projekt pochłonął 2 miliardy ówczesnych dolarów. Nie licząc nawet tego, że środki można było spożytkować inaczej w kraju o fatalnej sytuacji gospodarczej, to kosztem ludzkim tej konstrukcji było to, że w wyniku chorób, głodowych racji i surowych warunków pracy w sumie przy budowie zmarło 200 tysięcy osób, z czego sporą część stanowili zapędzeni do pracy więźniowie polityczni. Dodajmy, że całe przedsięwzięcie wyłącznie zaszkodziło wizerunkowi partii komunistycznej. Projekt nazywano kanałem śmierci, a dziś ukończona budowa przynosi Rumunii rocznie jedynie nieco ponad 3 milionów dolarów zysku, co oznacza, że całość zwróci się najwcześniej za 500 lat. Na koniec warto zaznaczyć, że cała przytoczona teoria ma ewidentnie także dziury. Wedle niej można by oceniać, że na przykład dżihadysta wysadzający w zamachu samego siebie to osoba głupia, gdyż nie dość, że zabija innych, to jeszcze samego siebie. Dostrzeżmy jednak, że tacy ludzie wiedzą, co robią, mają spójne wewnętrzne motywacje i zamierzony cel oraz świadomość kosztów, jakie poniosą, a ich potencjalne zyski w sferze metafizycznej są nieweryfikowalne. To też traktowanie całej teorii nazbyt dosłownie mija się oczywiście z celem, zwłaszcza że sam jej autor napisał ją w konwencji niemal satyrycznej. Jednakże ciężko nie dostrzec w niej również trafnych obserwacji. Być może zwłaszcza w końcówce artykułu, gdzie Cipolla zwraca uwagę, że głupota może mieć wpływ na kształtowanie się oraz nawet upadek społeczeństw. Nie chodzi jednak o samych ludzi głupich. Oni zawsze istnieją i będą istnieć. Rozkwit albo upadek społeczeństw zależy od tego, jak zachowują się ludzie niegłupi. A mianowicie, jaka część ludzi niegłupich angażuje się w obopólnie korzystne interakcje, a jaka część z nich staje się bandytami i wykorzystuje innych. A jeszcze gorzej jest, gdy ludzie będący bandytami stają na czele ludzi głupich i kierują ich do destruktywnych zachowań. Co więcej, zdaniem autora, gdy ludzie mądrzy przestają ograniczać negatywny wpływ ludzi głupich, społeczeństwo zaczyna się sypać. Gdy głupota może działać nieskrępowanie, upowszechnia się nieprzewidywalność, a przez to nieufność, co uniemożliwia kooperację na większą skalę i budowanie wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa, które jest potrzebne do tworzenia funkcjonalnego społeczeństwa. Dlatego, według Cipolli, stabilność i prosperowanie społeczeństwa zależy przede wszystkim od tego, czy ludzie niegłupi zachowują się inteligentnie i moralnie, czy też nie.
Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy pozwalają nam poruszać również trudne tematy. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie zapomnij włączyć dzwoneczka powiadomień. Do usłyszenia.